Ojca. Modlmy się za niewierzących, aby otworzyli im się oczy i zobaczyli Pana Boga we wszelkim stworzeniu. Modlmy się za obrońców przyrody, aby na wzór świętego Franciszka z Asyżu, kochając Boga we wszelkim stworzeniu, uradowali środowisko naturalne od zniszczenia. Módlmy się za kapłanów i zakonników, aby w życiu wierni zobaczyli Chrystusa, a także w ludziach potrzebujących pomocy. Panie, który ukryłeś swoją podębę wielka tajemnica wiary.